Są jakie hot dogi. Witam się z wami z morza. Z nadmorza, plaża Stogi. Halo, dzień dobry. Witam się z wami. Godzina 5 rano. My wyjeżdżamy do Gdańska. Chyba wam jeszcze nie opowiedziałam dlaczego i po co ja w czapce. Zimno już. Jeszcze wam nie powiedziałam dlaczego. No i jedziemy na zaproszenie znajomych. Znajomych, którzy byli z nami w Czarnogórze. Ekipaż Czarnogóry, arcyekipaż Czarnogóry zbiera się i jedzie, żeby zobaczyć się w wersji zimowej. Nie no, stęskniliśmy się. No po prostu tak się zgraliśmy na tym wyjeździe. I tak się stęskniliśmy, a zostaliśmy zaproszenie w okolice Gdańska. No jedziemy. Zebraliśmy się i jedziemy. Musimy wyjechać dosyć wcześnie, żeby tam zajechać na jakąś możliwą godzinę. Trasa wiadomo jaka, nad morze. No ale tym razem w wersji zimowej, tym razem w wersji takiej, że mgła, że zimno, że trzeba kurtki. No. Super. Super, już się nie mogę doczekać. I oczywiście, że zabieram was ze sobą, chociaż w jakiejś odrobince, coś wam pokażę. To jest na pewno ta? Bo chodźcie, nie? Adres daliście, jak mówicie, że to tak. Chodźmy, ja zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pierdolę. Są jakie hot dogi. Wina się zmieniła. Tu siedzę, kurwuję, piekarnia. A ja idę tak po cichu. Bo już znowu. Jak długo patrzyłam, no. Ja do kamina nagle. Nie wytrzymam, za. Nie no, nie uwierzycie co. Żabka. Zatrzymaliśmy się u Joli po drodze. Na kawce. Przerwa na siku. Na Circle K. Pamiętacie to? Szyszka z ryżu preparowanego. Smak dzieciństwa. Kupione w sklepie Limonka. Gdzieś. Jesteśmy na Kaszubach? By to wychodziło? Tak by wychodziło. Droga zleciała nam szybciutko. Na poważnych rozmowach. Ważne, nieważne. Jeszcze została nam godzinka na miejsce. No. Z lekkimi przerwami fajnie się jechało, muszę wam powiedzieć. Teraz ta A1 tutaj zrobiona. Wjeżdża się na autostradę, jedzie się i jedzie i jedzie. Robi się tylko przerwy gdzieś po drodze i to wszystko. Także kurde, pamiętam jak my jechaliśmy do Kątów Rybackich w grudniu, przecież tak się telepaliśmy przez te wszystkie miasteczka, tak się telepaliśmy przez te wszystkie remonty, a teraz no, jedzie się elegancko. No dawno nie byliśmy właśnie nad morzem, a teraz po prostu jedzie się jak ta lala. No po prostu jest super. Więc zajechaliśmy, ale nie wiem, czy wam wszystko tam wytłumaczyłam z rana, bo już nie wiem, czy kontaktowałam, czy nie kontaktowałam. W każdym razie my przyjeżdżamy do naszych znajomych z wyjazdu z Czarnogóry i przyjechaliśmy ich odwiedzić. Cieszę się, że już jesteśmy. No jeszcze godzinka w sumie, no ale już. No ale teraz sobie przypomniałem, jak go zobaczyłem. Jak ja nie ma. Jak I see.
kurwa. Komuś jeszcze lodzika? O kurwa! Akurat te dwa wyszły najgorzej. Witam się z wami kolejnego dnia. Wczoraj już nie nagrywałam za dużo, ale było jacuzzi, była posiadówa, poszliśmy spać naprawdę późno i dzisiaj wstajemy już po śniadanku, idziemy coś zwiedzić, w sensie nie zwiedzić, chcielibyśmy zobaczyć morze po prostu. Ja jestem w łazience, jaka piękna, zobaczcie tylko, przepiękna łazieneczka, w ogóle jestem pod wrażeniem tego domu, pod wrażeniem designu i strasznie mi się podoba. Strasznie mi się podoba, że u nich w domu jest tak super przytulnie, jest taka rodzinna atmosfera. No, więcej wam opowiem może troszeczkę później. Namalowana. Wyglądam już jak człowiek, nieco więcej. Lecimy. Co, taką łazienkę to bym chciała mieć, no. Najpierw zdjęcie miał. A ty morsie? Ja dziękuję. Spadnie sobie pod egzaminem. Nie, no ty to jesteś petarda. Ale po półłytku! Miało być zaliczone? Będzie zaliczone, proszę. Świr. Trzeba to nagrać. Czy to jest półłytki? Jak się zamoczysz spodnie, to będziesz wiedzieć, gdzie jest półłytki. Zaliczam. Czekaj, nie nagrałam. O, Madzia nagrała. Jeszcze raz by się nagrała. I masz mokre. I teraz ręczniczek, tak? Kto ma ręczniczek? Ja mam chusteczkę. Ciepło? Wiesz, to tak samo zimno, jak i na zewnątrz. Witam się z wami z morza, z nadmorza, plaża Stogi. Byliśmy tu jakieś 10 lat temu z synem. Pamiętam takie zdjęcie właśnie tam przy placu zabaw. Teraz podziwiamy tutaj piękne suwnice nowe, które dotarły. Takie ogromne.
A tam są te, które były. Zobaczcie, jaka jest różnica. No, zimno. Oczywiście, że wieje. Morze, spokojne. Wdychamy świeże powietrze, spacerujemy. No, morze zawsze robi wrażenie. Piękne, piękna plaża, szeroka. Nie stegna, ale stogi. Może trzeba było zobaczyć, jak już tutaj jesteśmy. Dzisiaj taki spokojniejszy dzień, na dotlenienie. Na głowie, no co, zimno. Coś będzie. No, Kosia! To nie ja. Michał. Coś będzie. Zawsze jest. Zawsze coś jest. Zawsze coś jest. No, pooglądamy. Zajebiste widoki, nie? No. Ale... No co? Klamkę pocałujmy. Nie odrywają nóg od ziemi. Otwarto na ziemi.